Dzisiaj postaram się Wam pokazać na jednym przykładzie, czy marka potrzebuje influencerów. Zacznijmy może od tego, że plus minus, to są wyliczenia z 2017 roku, około 56% internautów w Polsce do 25 roku życia ma zainstalowanego adblocka. Co to znaczy? To znaczy, że nie wyświetlają im się reklamy, tak? Odpadają nam kampanie digitalowe, odpadają nam po prostu reklamy, które nam się wyświetlają na YouTubie, więc już ten jakby to miejsce w sieci, gdzie możemy reklamować produkty, się drastycznie zmniejsza. Myślę, że teraz te procenty poszły w górę. No to tylko pokazuje, że reklamy nas denerwują. Drugą sprawą i takim chyba ktoś miał te procenty, że aż 92% konsumentów bardziej ufa poleceniom osoby. A dlaczego? Dlatego, że komunikat marki zazwyczaj brzmi: jesteśmy najlepsi, robimy to najlepiej, a komunikat influencera albo osoby, która poleca, bardziej brzmi coś w stronę: sprawdź, zobacz, ja to przetestowałam, tobie też się sprawdzi. Więc bardziej ufamy takiej osobie, bo wierzymy w to, że ona rzeczywiście testowała. Jeżeli chodzi o taki, jak współpraca z influencerem przekłada się jakby na monetyzację. Wiadomo, musimy sprzedawać, tak? Reprezentujemy klientów, musimy sprzedawać, więc bardzo ważną wartością są dla nas końcową pieniądze i liczby. Tutaj z Rafałem rozmawiałam wcześniej przed prezentacją, że na koniec rozliczamy się z klientem jakby z liczb, tak? I klienci tego oczekują. A żeby te liczby jakby wyrobić, to musimy jakby sprawdzić, żeby marka była takim love brandem, żeby ludzie jej pożądali. I to nam w bardzo łatwy sposób dają influencerzy, bo oni mają zasięg, mają większą wiarygodność niż reklamy w telewizji. Możemy dopasować influencerów pod nasz produkt, przez co ich odbiorcy też są bardziej dopasowani. No i mamy też rzetelność. Proste testy wytrzymałości podkładu na YouTubie. Jeżeli chodzi o dobór influencera, też gdzieś było takie pytanie, jak sprawdzić, jak dobrać influencera do danej marki, do kampanii. Musimy, tutaj mamy taką piramidę influencerską. Jest to, powiedzmy, taki nowy trend, nowy w Polsce, gdzie jest bardzo mocna segmentacja influencerów. Pod te grupy docelowe tworzy się tryby, to są tryby, tak najszybciej mówiąc, to są grupy docelowe o określonych cechach. I jeżeli chcemy zrobić kampanię z influencerem, najpierw musimy zacząć jakby od zrozumienia potrzeb klienta, bo jeżeli zależy nam tylko na jakimś tam zasięgu, to idziemy w bardzo dużo mikroinfluencerów, bo oni zazwyczaj pracują dla nas barterowo. Jeżeli zależy nam na takiej, jakby to powiedzieć, takim poczuciu, że ta marka nie musi udowadniać, że jest dobra, to idziemy tutaj w kategorię mega. Tak na przykład jest ze sportowcami. Czy ktoś z Was się zastanawiał, no nie wiem, jak Robert Lewandowski coś promuje, to musi być dobre. Po prostu jest taki dowód słuszności, sprzedaje się to dlatego, że on nie poleciłby czegoś złego, bo go stać na najlepsze rzeczy. Może Wam się jako marketerom troszeczkę inaczej wydawać, bo jesteśmy spaczeni, ale generalnie tak jest. Nie wiem, czy teraz będę mieć ten slajd, bo nie mam tu podglądu, ale mam szybkie pytanie. Czy któryś, to jest produkt autentyczny z marki Beauty. Czy ktoś z Was się spotkał z takim czymś w sklepie? To jest oryginalne opakowanie produktu i to udowadnia, że influencerzy są nam bardzo, bardzo potrzebni. To jest jeden z nowych produktów marki Elancel. Czy ktoś z Was w ogóle słyszał o tej marce? O, jest dwie osoby. Wow, a jest nas więcej. Się napiję w międzyczasie. Jest to produkt koncernu kosmetycznego Pierre Fabre i jego zadaniem jest wyszczuplanie i uędernianie ciała.
Problem polega na tym, że marka Pierre Fabre swoją główną siedzibę ma we Francji, więc te produkty znane są we Francji, to jest jedna z topowych marek dermokosmetycznych. U nas średnio. Dlaczego? Mamy bardzo dużo jakby przyczyn, dlaczego nie znamy tej marki. Jest bardzo słabo rozpoznawalna, ponieważ nie ma reklam w telewizji, nie ma reklam w zasadzie w digitalu, w prasie takich codziennych. Nie spotykamy się z tą marką. Druga kwestia, wysoka cena. Nie bez powodu powiedziałam, że jest to produkt wyszczuplający. Mamy na przykład markę Eveline, którą widzimy non-stop w Rossmanie, w Superfarmie, na reklamach u influencerek. Jej koszt to jakieś 15-25 zł za balsam i mamy tą samą obietnicę, mniej reklam, a wyższą cenę. Inna sprawa, nie widzimy jej w Rossmanie, w Superfarmie, występuje w zasadzie tylko w aptekach, w dodatku tylko tych topowych w dużych miastach, więc no, zaczyna być problematycznie. I bardzo niski budżet, jeżeli chodzi o takie kampanie całoroczne. To jest produkt, który w zasadzie sprzedaje się przez 3 miesiące w roku, tuż przed wakacjami. No bo każdy z nas chce dobrze wyglądać. I jak sobie z tym poradzić? Idziemy w reklamę, tak? Dostajemy brief od klienta, mamy nowy produkt, mamy konkretne KPI na sprzedaż. Więc jako agencja PR-owo-social mediowo influencerska idziemy w kampanię digitalową. Ale pamiętajcie, generalnie każdy z nas ma adblocka. Kampanie w miejscach dystrybucji to jest oficjalne opakowanie tego produktu, moi drodzy, ponieważ Francja nie zdążyła jakby wyprodukować polskiego opakowania. Więc w aptece wygląda tak. Ktoś kogoś zachęca, bo można było chociaż nazwę długopisem napisać. Reklama w prasie. Nie wiem, czy wiecie, ale w przeciągu roku zamknęło się około 10 tytułów w prasie. Tak bardzo, bardzo plus minus. Więc powierzchnia reklamowa nam się drastycznie zmniejszyła, więc jakby miejsce reklamowe jest droższe. Pamiętacie ten ostatni punkt, niski budżet? Nie ma szans. Możemy oczywiście bazować na relacjach i public relations. Generalnie wszyscy idą w relacje. Nasza agencja też, powiedzmy, rozpieszcza dziennikarki, więc jest szansa, że się w tej prasie pojawi. Okej, produkt wychodzi w kwietniu. Jak myślicie, ile trwa publikacja? 3 miesiące. Czyli mamy w kwietniu dziennikarki dostają produkt, kwiecień, maj, czerwiec. Czerwiec to jest już końcówka sezonu sprzedażowego, więc też słabo. No i mamy social media influencerów. Komunikacja w social media. Robimy piękną sesję zdjęciową, która się klika i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawia się w komunikacie, ponieważ używamy słów ujędrniający, wyszczuplający, więc nasze zasięgi organiczne lecą na łeb, na szyję, bo nowa polityka Facebooka. Facebook, Instagram, Ads. Coś, w czym ja siedzę, powiedzmy, 90% czasu w swojej pracy. Wiecie, co według Facebooka przypomina to ten przedmiot? Wibrator. Reklamy zablokowane. I jedynym takim pewnym jakby kanałem naszej dystrybucji reklam jest reklama w telewizji. Ile z osób z tej sali ogląda reklamy w telewizji? Także siedzi, ogląda, nie idzie zrobić kawy. Nikt się nie zgłosił, dobrze widzę? Też robię kawę. Więc z całej jakby palety możliwości reklamowania nowego, super innowacyjnego produktu zostaje nam współpraca z influencerami. Przedstawiliśmy możliwości klientowi, no nie był zachwycony, ale wymyśliliśmy jakby strategię zainwestowania dość dużych pieniędzy w 3 makroinfluencerki i 199 mikroinfluencerek. Jako agencja Platinum Cast w swojej bazie takiej wewnętrznej mamy między 300 a 400 influencerek w zależności od miesiąca tak naprawdę, ponieważ zawsze sprawdzamy przed wysłaniem do klienta rekomendacji, zawsze sprawdzamy influencerów. To jest to o czym słyszeliśmy przed chwilą. Wszystkie boty, nie boty, kupione lajki. Jeżeli zauważamy, że dziewczyny, które chcemy zaproponować do kampanii,
w jakiś sposób oszukują, po prostu wyrzucamy je z bazy, dlatego ta liczba się zmienia. Ale 200, prawie 200 wysyłek takiego prawie wibratora według Facebooka, no to nie jest super sexy temat. Na szczęście są znowu relacje. Relacje z influencerami to jest coś, na czym powinniście opierać każde swoje działanie. Czyli jeżeli chcecie mieć fajne wyniki, to niekoniecznie trzeba je załatwiać pieniędzmi. I to jest coś, co my cały czas próbujemy udowodnić też naszym klientom, że jeżeli influencerzy czują się docenieni, bo raz, drugi, trzeci zaprezentują nam produkt w fajny, kreatywny sposób, to wiedzą, że my za czwartym razem wrócimy do nich z kampanią płatną. Na tym też trochę wygrywamy, jeżeli chodzi o jakby zasypanie internetu fajnymi publikacjami. Trzy makroinfluencerki. Na początek do każdej takiej kampanii oczywiście przygotowujemy te grupy docelowe i tak dalej, i tak dalej. To jest takie już wewnętrzne, nudne know-how. Postawiliśmy na bloga Kasi Tusk. Z tego, co pamiętam, to post był publikowany przez Gosię. W pewnym momencie Kasia miała opinię jednej sprzedającej influencerki. Dalej utrzymuje się, powiedzmy, w dość wysoko w rankingu, jeżeli chodzi o sprzedaż. Mamy Honkę Biedronkę, Honoratę Skarbek, która jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o grupę docelową, zdecydowanie niżej wiekowa niż Kasia. I mamy Horcrux, czyli dziewczynę, która wygląda, jest influencerką modową, ale wygląda bardzo egzotycznie, bardzo luksusowo, otacza się też jakby produktami dobrej jakości. Nie zapominajmy, produkt 90 zł, Eveline 20. Tym sposobem, dzięki tym trzem influencerkom, nasz zasięg tylko tych działań to było mniej więcej 1,7 miliona. Tam w zależności od zakresu, Rafał się już śmieje, zaraz będzie mnie pytał pewnie, jak to wyestymowaliśmy, i to jest realna dana, dlatego że dziewczyny miały różny zakres jakby współpracy i kampanie płatne zawsze u nas są sprawdzane i są to screeny, nie screeny z wyświetleń. Nie jest to sumowanie jakby obserwujących, bo to tak nie działa. Jeżeli chodzi tutaj akurat wpis Gosi pokazał, że wydanie konkretnego budżetu, wcale nie tak dużego, potrafi się... coś zepsułam. Tak, ja zawsze psuję. Post został opublikowany i w trakcie trwania kampanii, która trwała 3 miesiące, przeklik z tego wpisu, dziewczyny jako jedyne pozwoliły nam wpiąć kody w swój blog, więc to jest jakby autentyczne przejście i procent jakby zakupów z całej kampanii. Powiem tylko tyle, że kampania dla klienta była bardzo opłacalna, więc koszt jakby wpisu się zwrócił i to z dużą nawiązką. Myślę, że koszt wpisu to jest jakieś od 0,5% do 1% sprzedaży z całej kampanii. Więc możecie mniej więcej zobaczyć, jak to osoba sprzedaje. Do końca chyba marca ma już zablokowane terminy, tak żeby ryfujcie ją później. Jeżeli chodzi o wysyłkę kreatywną, tutaj wysłaliśmy 199 paczek do różnych influencerów. Bardzo różnych dziewczyn, bo produkt był jakby kierowany do kobiet. Do bardzo różnych dziewczyn, ponieważ mieliśmy tak naprawdę 3 cele. Musieliśmy zrobić jak największy zasięg, jak największy buzz w social mediach. Bardzo zależało nam na Instagramie, zależało nam też na jakby wiarygodnych wynikach. Więc to znowu są liczby, które są jakby poparte screenami, a nie estymacją. Plus zależało nam na ładnym kontencie. Więc stawialiśmy zarówno na influencerki, które są bardzo duże, ale jakby kontentu nie możemy wykorzystać, bo wiemy, że to jest tylko Instastory, bo za post musielibyśmy zapłacić, ale są też mikroinfluencerki nawet do 5000, które robią przepiękne zdjęcia, które możemy potem zrepostować. Tutaj po pierwszej wysyłce klient był tak zachwycony jakby wynikami, że postawił na drugą wysyłkę. Drugą wysyłkę drugiego produktu, który był lansowany mniej więcej w tym samym czasie.
zasięg jeszcze skoczył do góry. Dodatkowo dobiliśmy jakby zasięg pierwszej przesyłki, ponieważ publikacje były jakby powtórnie pokazywane na zasadzie hej, pamiętacie, a 2 tygodnie temu dostałam inny produkt tej marki, sprawdził się super. No i kolejna sprawa, jakby dodatkowe wsparcie sprzedaży. To jest akcja zupełnie odrębna po zakończeniu tamtych 2 wysyłek. Klient jakby przesłał brief, słuchajcie, mieliśmy takie super spadki, teraz jest ostatni moment, bo jest końcówka czerwca, dobijmy jeszcze. Wysłaliśmy do 100 influencerek przypominajkę jakby, bodajże ten produkt z jakimś małym gadżetem, przypominajkę i kod rabatowy. Więc 5,4%, poprzednio było 5,6% z samego wpisu Gosi. 5,4% to jest jakby procent wszystkich zamówień z całej kampanii z 3 miesięcy z użyciem kodu, więc to jest znowu realna jakby dana. To pokazuje źródła ruchu, które udało nam się zmierzyć. Niestety mieliśmy jakiś problem techniczny, ponieważ strona była stawiana przez klienta. Natomiast tyle rzeczy udało się nam wyciągnąć, jeżeli chodzi o źródła ruchu na stronę. Pamiętajcie, to są dość drogie produkty na rynku, więc to, że przeszło tam prawie 4000 osób, nie znaczy, że klient nic nie zarobił. Nawet jeżeli połowa z tych osób wydała na 2-3 produkty, to już jesteśmy w domu, jesteśmy do przodu, bo wysyłaliśmy same produkty w zasadzie. Więc koszt po stronie klienta był dość niski. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe korzyści, które osiągnęliśmy z tej dość dużej akcji, bo przypominam, to było 500 paczek do różnych influencerów, to było 752 nowych fanów w przeciągu tych na Instagramie, nie mówimy o Facebooku, gdzie możemy sobie puścić page like'a i wszystko jest super, gdzie miesięcznie rośliśmy około, tak organicznie 50 nowych fanów nam przybywało. Tutaj no troszeczkę to powiększyliśmy, więc klient był zachwycony. I dodatkowa rzecz, która uratowała nam życie jako agencji. Otóż jak wiecie, jak wcześniej wspomniałam, marka Elancel jest marką francuską, globalną i w pewnym momencie dostaliśmy wytyczne, kończymy produkować content. 3 miesiące do końca roku, nie mamy żadnych zdjęć. Od Globala dostaliśmy 10-15 materiałów, więc całe jakby 3 kolejne miesiące komunikacji, 2-3, postawiliśmy na riposty, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Dzięki temu ten budżet, który jakby zaoszczędziliśmy na produkcji kontentu, sesje zdjęciowe są dość drogie, przeznaczyliśmy na kampanie reklamowe. Więc to jest kolejna rzecz, którą możecie zarekomendować klientom generalnie. Dzięki temu Elancel miał super wyniki, ponieważ tak jak wspomniałam, no jest to marka, która mówi o wyszczuplaniu, ujędernianiu. Często pokazujemy kobiety, które wyglądają idealnie, więc wiadomo, Facebook nam te zasięgi organiczne trochę obcina. Jeżeli tu mam taką ciekawostkę, wczoraj dostałam raport Deloitte'a, który mówił o naszych podsumowaniu zakupów świątecznych w 2018 roku. Bardzo ucieszył mnie fakt, że zostali jakby wzięci pod uwagę influencerzy i jakby sami zobaczcie, skąd czerpiemy pomysły na świąteczne prezenty. W Polsce aż 50% osób, które wzięły udział w tym badaniu, a Deloitte wydaje mi się, że jest dość wiarygodny, szuka inspiracji w internecie. Kolejna ciekawostka, Polacy i Włosi najczęściej szukają inspiracji w internecie i na portalach społecznościowych. Generalnie zobaczyłam to i stwierdziłam, no dobra, 50% osób, ale jak to w internecie, ale jak to się ma do influencerów, więc o 23:00, coś takiego, czyli mało czasu, stworzyłam taką bardzo krótką ankietę i wrzuciłam ją na parę grup social mediowych, fajne dziewczyny, gdzieś tam twórcy, kreatywni, grupy, do których należę i ludzie mnie znają, więc na pewno mi tego jakby posta nie zbanują. Przed chwilką sprawdzałam, 85% z 200 osób, 200 osób jak na niespełna 20 godzin, to chyba całkiem niezły wynik, kupiło swoje prezenty, produkty z polecenia influencerów, więc to pokazuje, być może są to grupy tendencyjne, ponieważ są to same kobiety, które często sobie polecają produkty,
Natomiast wydaje mi się, że to też pokazuje razem z kolejnym slajdem, że influencerzy nie tylko są potrzebni markom, oczywiście marki bez nich przeżyją, ale po co sobie utrudniać życie, jak można polecić jakby produkt przez blogi i fora internetowe. Tutaj możecie sobie przeczytać, zaznaczyłam na czerwono, że 24% to jest najwyższy wynik w Europie i stąd właśnie to są blogi i fora, stąd Polacy czerpią inspirację do świątecznych prezentów, a jak wiemy, święta to są żniwa dla gospodarki. I dziękuję, jeżeli ktoś ma z Was jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Dorota Woźniczka, dziękujemy. Czy jakieś pytania macie mimo późnej pory? Cześć, ja mam jedno pytanie. W przypadku tych trzech blogerek, tam były dane dotyczące zasięgu, czy wysumowaliście ten zasięg tych trzech blogerek? Bo co jeśli, wiesz, pokrywa się grupa? Generalnie tak. Powiem Ci tyle, że nie jesteśmy w stanie do końca określić przy... Może inaczej, przy tak małym budżecie nie jesteśmy w stanie określić bardzo dokładnej grupy docelowej, bo to wymaga głębszej analizy. Natomiast trzy blogerki były dobierane tak, żeby jakby należały ich odbiorcy należeli do trzech różnych kategorii wiekowych, demograficznych i my mamy takie dane powiedzmy w swojej bazie, bo to nie są pierwsze jakby współprace z tymi dziewczynami i też zawsze prosimy influencerów, żeby udostępnili nam takie dane. Jeżeli tego nie robią, to po prostu z nimi nie współpracujemy. Bo tak jak powiedziałam, zanim wyślemy cokolwiek do influencera, a w tym miesiącu wysłaliśmy około 5000 paczek, tak myślę, że w ciągu 30 dni my tyle produktów wysyłamy, każdorazowo sprawdzamy, czy produkt jest chociaż w jakimś stopniu dopasowany do influencera i do jego odbiorcy. To jest bardzo żmudna praca, bo to jest przeklikiwanie się przez każdy profil. Natomiast dzięki temu my po prostu mamy wyniki sprzedażowe, nie tylko wizerunkowe. Więc trzeba dobierać influencerów tak, żeby ich grupy docelowe się jakby różniły, jeżeli zależy nam na szerokim zasięgu. Jeżeli chcemy dotrzeć do jednej grupy docelowej, to jest to w zasadzie nieistotne, czy te osoby się powtarzają, bo my wzmacniamy jakby poznanie tej marki. Odbiorcy, jeżeli zobaczą tu i tu, jest szansa, że ją zapamiętają. Później wchodzą do apteki i widzą produkt i go kupują.